Ciekawe, czy po rozbudowie będą mówić o tym teatrze jeszcze bardziej powszechny. Teatru jeszcze w tej chwili ta bryła nie przypomina, ale już coraz bliżej. Coraz bliżej, tak, już jest stan surowy, można powiedzieć. Niedomknięty jeszcze całkowicie, bo nie ma otworów drzwiowych i okiennych, ale już jest. W tej chwili widać już nawet część elewacji. Pomimo tej zimy udało się wam zadaszyć? Zadaszyć, tak. Jeszcze pozostało ocieplenie. Koło połowy roku będzie można wejść na scenę i zobaczyć. Tak jak widać, tam wszystko wokół tej sceny opiera się na takiej bardzo solidnej metalowej konstrukcji. Tak. Jest też dużo miejsca pod podłogą, prawda? Pod podłogą będą magazyn dla teatralnych urządzeń, który będzie można w razie potrzeby znieść do podziemia i z powrotem, kiedy w razie potrzeby wyciągnąć. Siedzimy sobie w waszym studiu festiwalowym. I tak się zastanawiam, czy to możliwe, żeby za rok już w tej poszerzonej substancji tutaj festiwal był organizowany? Tak naprawdę to wszystko zależy od dyrektora artystycznego, pani Ewy Pilawskiej, jak przygotuje repertuar nowy, ale według wszystkich znaków na niebie, ziemi i w przestrzeni, sądząc po pracach budowlanych, a widzimy, że te ściany już są. Wszystko wskazuje na to, że teoretycznie jest już taka możliwość. Czy praktycznie to, czy uda się to skończyć, czy wszystkie proceduralne rzeczy uda się załatwić, ale to by było wielkie marzenie, żeby przywitać festiwal na dwóch scenach. Mhm. Ten następny, 18. Jeżeli nie 18, to 19 już na pewno. Odpukam. Odpukam, tak. Tak. To na pewno stwarzało będzie wam w ogóle wielkie możliwości, jeśli chodzi o ten repertuar, który będziecie mogli tutaj prezentować na miejscu. Na pewno też będziecie chcieli przyciągnąć jeszcze większą grupę widzów, prawda? Choć tak z tego, co wiem, widownia nie mała. No ale jedna scena. I to jest jak gdyby w ogóle taki problem w teatrze, kiedy jest tylko jedna scena z bardzo dużą widownią. To jest prawie 500-osobowa widownia. I nie każdy repertuar jesteśmy w stanie zaprezentować. Zresztą o powstaniu tej małej sceny mówię od strony zespołu aktorskiego. Bardzo ładna taka opowieść, anegdota, ale to prawdziwa, na zebraniu u nas rozpoczynającym ten sezon artystyczny. Dyrekcja mówi, właśnie budowa ruszyła. Ale my o tym, że scena ma powstać, przede mną aktorzy i my słyszeliśmy od wielu lat i wszyscy pracowaliśmy, żeby to się w ogóle w jakiś sposób urzeczywistniło, ale to zawsze było w sferze rozmów. Tutaj właśnie w foyer u nas odbywało się to zebranie i dyrekcja stała na tle okna i w momencie, jak wypowiadała słowa, właśnie budowa ruszyła, za plecami dyrekcji w oknie pojawił się olbrzymi dźwig, który jakieś tam prace budowlane robił. I to niesamowite, to magia teatru powstała, bo wszystkim, mówiąc kolokwialnie, szczęki lekko opadły i cały zespół aktorski uwierzył, że to, co dyrekcja cały czas mówiła, urzeczywistniła.